Cześć, nazywam się Dawid Ryja i w nadchodzącym sezonie będę środkowym Jastrzębskiego Węgla. Ciężkie pytanie. Ciężkie i nieciężkie pytanie. Po prostu dostałem ofertę. Spośród też innych ofert wybrałem tą i bardzo się z tego cieszę. No, w sumie to była pierwsza oferta, jaką dostałem po sezonie, więc bardzo się z tego cieszę i to wybrałem po prostu. Tak, wydaje mi się, że przez jakby doświadczenie, które zebrałem, jestem w stanie powalczyć z chłopakami. Tutaj są bardzo utytułowani i na pewno napędzeni ostatnim sukcesem, ostatnim sezonowym sukcesem, więc cóż, no, dla mnie to jest na pewno duże wyzwanie, duża motywacja do działania. Cóż, będę walczył z całej siły, będę się próbował dotrzymać im kroku i będę walczył na pewno o miejsce w szóstce. No to właśnie o to głównie chodzi. Im ktoś bardziej walczy, ktoś bardziej się stara o to, żeby grać w szóstce, być lepszym, to pomaga po prostu też zespołowi. Im większa rywalizacja, im większe zacięcie na treningu, tym jakby drużyna stawia krok do przodu. I właśnie na treningu się, z treningu bierze się jakby sukces drużyny, bo dopiero jakby na treningu poprzez rywalizację, poprzez wzajemne jakby wspieranie się można dojść do sukcesu. To było chyba w pierwszym sezonie, kiedy przyszedłem do Rzeszowa. Zdobyliśmy wtedy Mistrzostwo Polski i też fajnie powalczyliśmy w Lidze Mistrzów. Wtedy drugie miejsce zajęliśmy w Berlinie. To był no, zdecydowanie najlepszy mój sezon w życiu. No cóż, mam nadzieję, że w tym sezonie, w przyszłym, postaramy się z Jastrzębiem obronić tytuł Mistrza Polski i również powalczyć w Lidze Mistrzów. Od najmłodszych lat byłem związany z Rzeszowem. Zacząłem grać w Jaśle. I w sumie do końca liceum tam zostałem w tym klubie, lecz bardzo często byłem wypożyczany do Rzeszowa na różne turnieje. No i w sumie zawsze od małego byłem z nim związany. No i tak w sumie ciągnęło mnie troszeczkę, żeby powrócić do Rzeszowa po graniu w pierwszym sezonie w Plus Ligowym w Warszawie, później w Kielcach. Udało się powrócić do Rzeszowa, no i to było naprawdę moje marzenie. No, też później ten sukces, jakby nie patrzeć, w Lidze Mistrzów i Mistrzostwo Polski przypieczętowało to, że chciałem tam jeszcze dłużej zostać, no więc przeciągnęło się to na 5 lat. No cóż, w końcu pasowało zmienić troszeczkę otoczenie. No i tak się stało, że jestem tutaj. Szczerze mówiąc, tak cicho przed sezonem stawiałem troszeczkę na Jastrzębie, że to właśnie Jastrzębie może walczyć naprawdę o ten najwyższy cel. No i tak się stało. Nie sądziłem, że to będą dwa mecze. Myślałem, że to trochę potrwa dłużej i... No ale cóż, no, taka jest właśnie Plus Liga, troszeczkę nieoczekiwana, troszeczkę niespodziewane są losy i wszystko się może zdarzyć. No, patrząc z boku, to wydaje mi się, że to jest bardzo solidny i poukładany zespół. Przez lata tak właśnie o sądziłem o Jastrzębskim Węglu i wydaje mi się, że tak jest i że nie byłem w błędzie.